Cześć, tu Michał i dzisiaj ze mną Miki. Cześć, to Miki. Cześć, cześć i dzisiaj jesteśmy sobie na Warmińsko-Mazurskim, jak to już klasycznie można powiedzieć. I mapa wyszła. Zapraszam do pobierania na Muthubie. Link w komentarzu. Zostawcie 5 gwiazdeczek oczywiście, mapa zarąbista. No i lecimy sobie z kolejnym odcineczkiem. Dawno nie nagrywaliśmy, można powiedzieć, bo te wszystkie odcinki, które widzieliście, były nagrywane z wyprzedzeniem ponadtygodniowym. Ponieważ Mikołaj wczoraj z obozu, nie, przedwczoraj z No, obozu wrócił i wczoraj tam, przedwczoraj. no przedwczoraj mówię, a dzisiaj powiecie, gdzie ty lecisz? Ty... Co? Mandat. Co ty gadasz? No, a 50 na godzinę jechałem. A ile mandat dostałeś? No, nie wiem, czekaj, dużo. 1500 ponad. Nie, niecałe. Mój Jezu, mandata, żebym dostał to ten. Miki, to fotoradar pewno poprawiony jest. Chyba. I nie będzie można tu popierdalać sobie za bardzo. Bo tak to ja też zawsze leciałem w maksie, a... No i nic się nie działo, nie? No. O Jezu, makabro. No i jedziemy sobie właśnie wymienić rozrzutnik ten Fochrita stary. Do dealera jedziemy, no kurde, jakie plecy teraz, półtora kafla. To jest 5 balotów. No, słoma cała pozwożona, posprzedawana i tak dalej, i tak dalej. Ja tam sobie Abyssowsa jedną przyczepę brałem. I dla mnie to będzie wystarczająca ilość, myślę, jak na ten rok starczyć powinno. No, i też fajny mod na Mothubie wyszedł taki, że właśnie można sobie ciąć trawę, nie trawę, tylko zboża na kiszonkę właśnie kosiarką. I właśnie ten mod będziemy wykorzystywać na tej serii, znaczy się ja będę, bo sąsiad tam nie ma po co. W sumie. I ten. No, jak widzicie, rozrzutnik Joskina, kurde, ale on drogi. O Boż! A w sumie ten Strawman też był drogi. Dobra, przeniesiemy sobie pieniążki do manku. Ale bida na koncie, znaczy bida, no w sumie nawet jest, ale... Ale tak patrząc ogólnie to bida, ile on ma koni zapotrzebowania, bo ja tak tą T6 pojechałem, bo szybka. No, pod T6 pójdzie, bo 130 koni ma wymagań, a T6 ma 180 chyba. Tak, 180. No. A tak trochę dziwnie wygląda, może po Waldra się go zapnie kiedyś, ale to się zobaczy jeszcze. I tak, pojedziemy sobie najpierw na gospodarstwo właśnie nim. I tam będziemy się ładować. Jeszcze wam pokażę ostatni nowy nabytek też. Znaczy nowy nabytek, zabytek można powiedzieć. Ładowarkę. Ładowarkę, no teleskopową JCB. Miki JCB, nie? No, chyba JCB. No, u nas żniwa też na pełnej były. Bo teraz już nie są, bo deszczu popadało wczoraj dosyć masywnie. I wszystko mokre, może jutro się zacznie, może dzisiaj wieczorem jeszcze się zobaczy. Trochę materiału mam nagrane z GoPro, właśnie na bagnesie, tam miałem przyczepione. Czekajcie, tu jest ograniczenie do 30 na godzinę. Muszę być skupiony na jeździe, bo... O, tu jest 40, dobra. Czyli 40 na godzinę można tu sobie śmiało cisnąć. Boże, to ginek tu pod domem ma fotoradar, to masakra. Ale czekajcie, gdzie on jest? Tak trzeba pomału jechać, bo nie pamiętam dokładnie, gdzie on jest, bo trochę przerwy było odgrane. Mam miał być odcinek z Osiny, ale Osina się coś nam właśnie zbagowała i Miki nie mógł bić. Nie wiem, czy to od jakiegoś moda, czy od czego. No Ale tak, tak, tak. no Miki nie mógł bić, już nowy save jest, tylko poustawiać maszynki i... Ale zobaczymy Dokładnie. jeszcze, czy Miki wbije, bo bez modów Miki wbił bez problemu. A jakiś mod koliduje po prostu. No. Aż No se ziewa. dokładnie. No. Ale rozrzutniczek ładny. Nówka sztuka, nieśmigany. No, ładowarka wymieniona z nowszej na starszą, ale większa pojemność łyżki, większe udźwigi, te sprawy. Po generalnym remoncie. I też malowana cała była. Elegancko. Coś mi, kurde, mam takie zużycie procesora, nie wiem czemu, nie? Będzie trzeba go może odkurzyć. A ten wyłączałeś jej komputer na No. noc? Ale przynajmniej bluzkin wyskoczył. Ja nie wiem czemu, co się dzieje, nie? Ale tak czasem te bluzkiny są u mnie. Będę musiał ten
po jakoś ten, tak w październiku. W październiku będę musiał formatach zrobić, bo wiesz czemu w październiku? Czy jak wyjdzie FS19, nie? Bo ten. Żeby tych modów po prostu nie potracić, tych wszystkich save'ów. A po prostu wtedy to już nie będzie szkoda, nie? Bo jak tak jakoś jak wyjdzie 19, nie? Tak jeden dzień po. Coś takiego. No co prawda ten. Jak 19 wyszła, to bym chciał ją nagrywać, nie? I jak najbardziej, ale. Tak tydzień może po i ten. Bo nagrywa na zapas po prostu i będzie git. A też się zobaczy, kiedy ona wyjdzie, bo niektórzy mówią, że w listopadzie, niektórzy w październiku. Ja nie wiem, kto podpalił. No i właśnie nowa ładowarka JCB 525-67. Taka mała, zwinna, duża, duża łyżka, to się liczy. O Jeszcze tak. tu do niej jest właśnie jeszcze widły do balotów są i krokodydyl. A tu z pryzmy krokodylem nie ładuje, bo szybciej tą łyżką pójdzie jednak. Tak myślę. Najwięcej łyżka jest używana, wiadomo. A krokodyl tak, mniej. Ale dostałem w pakiecie to. Czy w pakiecie. Bo to gościu, od gościa brałem, który remontuje maszyny, nie? A on jak kupiłem, to pewno dostał, albo sam uspawał to wszystko, nie wiem. Ale to jakieś markowe są ta łyżka i widły i ten krokodyl, wszystko jest takie ten, widzę jakieś naklejki ma, to ino markowe pewnie jest. Jakieś. No jakieś tam jest, to jakieś Megasi, tam jakieś cysy. No i tak to jest. Widzicie, trochę słaby ma wysyp, nie, że tak dalej nie da się. Pewnie powiecie, kurde, weź tą łyżkę dalej, odegnij to, szybciej będzie leciało, no ale się po prostu nie da. No, Miki, kiedy masz zamiar mucić? Poniedziałek chyba. A czemu nie jutro? No, bo jutro będzie jeszcze mokra. A ty będziesz przychodził do mnie i będziesz przygarniał zboże, tak? Pewnie, ja No, to chyba. zawsze. Ej, aha, dobra. A wiesz, jak dzisiaj szelat, poszedłem ten otworzyć spik, żeby się wywietrzył, bo wczoraj pryskałem, nie? No. Tak, zboże, szela jak po prostu, jak ten, jak popcorn. No daj spokój, jakbyś w pole wszedł i tak się schylił, to byś na łeb dostał. Kurde, tak inaczej na tej mapie coś jest, nie wiem, co on tu Krzychu zmieniał. Ale coś jest pozmieniane, ja tak widzę. Na pewno tu drzewo chyba przed domem mi jedno wywalił. Dalej to ja nie wiem. No i dzisiaj mamy ogólnie sobota. Sobota, taka o. No i może w niedzielę już wyjadą, ale dzisiaj też już jechali gdzieś mucić. Nie wiem, gdzie to jechali mucić, ale jechali. Jakieś chłopy. No i ten. No pewno tam jechali, co było ten, co mu, ktoś musiał już mu namucić, nie? No ale to duże, bo ten na wózku header, nie wiem, chyba John Deere jechał, nie wiem, bo tak światło się odbijało i nie widziałem, nie? I potem duże przyczepy też jechało, nie? Takie 10 ton co najmniej. Ale niekoniecznie może na ziemię, a może po prostu jechał odprowadzić. A przyczepy za nim? Puste? No czemu nie? No. Gien. A może był na skupie i wracał z pustymi? O Boże, tak, i kombajn, akurat za kombajnem też jechał drugi John Deere. No, wszystko się może zdarzyć. Nie, no jechali gdzieś musieć najwidoczniej, ale nie wiem, bo wczoraj popadało tak dosyć. Dzisiaj grzeje fest. Wczoraj też było dosyć ciepło, mimo tego deszczu. A jak Wczoraj, a lujło. w nocy też było ciepło. No, w nocy też, a ja okno aż miałem otwarte. I ten. Bo jak ja wracałem przecież od 11:30, nie? To było cieplutko. No, i lecimy sobie z obornikiem po ściernisku. Tutaj myślę, żeby zasiać sobie właśnie żyto na siano kiszonkę. Żyto bądź kukurydzę z żytem. Jeszcze się zobaczy. To duże pole. No, kukurydzę część, nie? A żyta resztę. A, I to ja kosiar. bym całym żytem zrobił i najwyżej sobie zostawił na ten, na ścięcie normalnie, na zboże, na ziarna. No, ale ten. A skąd ja wezmę kukurydzę na kiszonkę potem? Jak tu już mam resztki tej pryzmy? No, to sobie pole musisz kupić. Nie no, no na tym se posieję, nie? Jakoś dam se radę chyba. A na Albo ziarno. całe kukurydzą da się już. No i zaś trzeba będzie przystawkę specjalnie kupić.
na kukurydzy na ziarno nie sieje, tylko na kiszonka, a jak już zostanie, to bym musiał jakieś usługi wynająć. Tak, ubiegłe lata. No, dokładnie. Dobra, ale rozrzutniczek Joskin ładny. Joskin, nie wiem jak to się mówi. Tam możecie napisać w komentarzu i możecie też napisać w komentarzu słabo coś ci ubywa tego gnoju. Coś takiego możecie napisać. No. Ale no, rozrzutnik jak ktoś jest długo na kanale, to może kojarzyć Osiny też właśnie V1. No jak ktoś kojarzy, to już długo tu jest po prostu, bo Osina to była chyba jakoś jak było 100 subów na kanale. No, a teraz właśnie ostatnio wybyło 3K, więc dzięki wielkie za każdego subika. Oczywiście łapkę w górę też możecie zostawić, jakiś komentarz też napisać taki konstruktywny, albo taki jak przed chwilą powiedziałem, że właśnie dotrwaliście do tego momentu. No, możecie też udostępnić filma. Dobra, i lecimy sobie znowu zasypać. Tutaj blisko pole, dlatego włożę rozrzutnikiem, a gdzieś dalej właśnie jak na przykład na pole 81 czy 59 to przyczepami. Na 59 już jest wywieziony obornik na przyczepach, więc tym obornikiem będzie masakra w tym roku, żeby to wszystko wywieźć gdzieś. Będzie ciężko wywieźć. Pamiętam, co ty. No tak, będzie ciężko, bo no pewnie się powiecie, po co ty żyto będziesz siał na kiszonkę, jak przecież masz tyle łąk, nie? Ale łąk to ja mam już idealnie tyle, co ja potrzebuję siana. Choć tego siana i tak mi będzie niedługo zaczynało brakować, bo te moje krowy potrzebują też trawy na świeżo, to też trawy na świeżo trochę muszę ciąć z tych łąk i w ogóle no, będą braki po prostu w tej trawie. Niedługo będzie trzeba jakąś łąkę gdzieś albo obsiać, albo kupić po prostu gdzieś jakąś łąkę i tak będziemy robić chyba najprędzej właśnie. Rozrzutnik duży, bo 19 ton, kurde, nawet takiej przyczepy wielkiej nie mam, jak ten rozrzutnik. I tak się zastanawiam, czy lepiej Miki tam właśnie koło biogazowni na te pola wozi rozrzutnikiem, czy przyczepami i potem ten dopiero. No Jakby ja ty... ci nie pomogę, bo sam nie wiem. Ja gnoju nie rzucam także. Aha, a ten... Wiesz, ile ja mam jeszcze ton? 142 tony jeszcze. Bo mi się po prostu gnoju nie opłaca wozić. 142 tony jeszcze mam, nie? A już na jedno pole mam wywiezione, tak jakby, nie? Gdyby tylko tam trzeba rozrzucić po prostu, jakby. Więc grubo, grubo. No, coś mi komputer głośno chodzi, nie? No Miki, ja ten... Dzisiaj muszę go z kurzu wyczyścić, nie ma bata, nie? Więc jak teraz kończymy nagrywać, to ten... No, no, to ten, no. Kurde, tak jest ten, tutaj głębiej już prytma pozbijana, nie, że łyżką ciężko nabrać aż do pełna. Ładowarka ubrudzona, bo tu było to jak byk. No i też w planach jest zakup nowej prasy, nowe owijarki właśnie do tej nowej prasy już, bo do tej starej nie będę kupował, bo no po prostu mi się nie opłaca, jak mam niedługo przechodzić na kostkę, ale jeszcze zobaczę, czy na kostkę będę przechodził, czy mi na stryszek wejdzie, bo tam od sąsiada wezmę na testy jedną kostkę. Kostkę na testy. I ten. No i to zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało, nie? Wiadomo, jak będzie ta nowa prasa, no to nowy paszowóz też musi być, więc dużo nowych nabytków będzie. Żeby pieniądze jeszcze aby starczyło chociaż na nie wszystkie. Właśnie. No. Bo prasa i paszowóz muszą być, a ta owijarka to jeszcze by się może, no wiesz, na razie w ten, nie? Ale prasa, jak prasa to paszowóz. Pasowóz. No, ale prasa to i tak dopiero w sumie na wiosnę, więc nie ma co się spieszyć na razie za dużo. Dobra. Na pole blisko widzicie tu i no. Hyc przez drogę i jesteśmy. Klapa jest, więc przynajmniej się na drodze nie naraz sypuje. Ludzie nie będą skarg na milicję składać, bo tak to zawsze sipa i zbierane było. I miotełka, a teraz za dużo się lina rozrzuca, te wałki zawsze ten, jak na pusto, to zawsze teraz się będzie, po prostu się będzie załączać, nawet jak pusty rozrzutnik, i żeby to wszystko się ładnie rozsypało. Mikołaj, weź ten telefon tam przez okno i no wyrzuć. No, No. ciebie wsadzę ten telefon. Dobra, nie przesadzaj. No.
Ogólnie też właśnie u wuja tutaj na żniwach byłem, to 2 dni trwały żniwa, za dużo nie wymucone. Właśnie kombajn, który usługi pełnił, to awarii dużo miał. No, jakby ktoś się chciał dowiedzieć, jakie te awarie w bizonie, to możecie pisać w komentarzu: Michał, opowiedz o bizonie. No, o, takie coś też możecie napisać, to już będziecie mieli co pisać zupełnie. No znowu. Znowu. To ty też to słyszysz? Kurde. Pa, pa, poszedł tam przez okno go wyrzucić. Na parapecie teraz leży. O! Już coraz bliżej, teraz tylko ten kopnie w parapet i wyleci. Niekoniecznie, bo wiesz, ja bym przez okno musiał przerzucić. O Boże. Siatkę wyciągnąć. O! To tam, jak rzucisz porządnie, to tam siatki nie będzie. Nie, no szkoda siatki. Siatki? Co ty gadasz? Ale nie, no ty, jak ja tu mam już prawie pół pola zrobione, więc... No, jeszcze pół rozrzutnika i... 2,5 rozrzutnika by na takie wielkie pole, nie? A warstwa jest taka zalecana, jak Joskin tu polecał właśnie, od obornika, od krów, nie? Tam nie wiem, jakie one tam mają te parametry swoje. Zobaczymy, jak się będzie spisywał właśnie ten rozrzutniczek, bo... Ładnie wygląda, rzuca chyba też dobrze, na szerokość też dobrą właśnie. No, koła takie masiwne, że normalnie to na wulkanizację, jakbym zawiózł, to tych chłopaków by tam poprzyciskało wszystkich. Normalnie większe koła niż w T6 wszystkie. W T6 nie mam nawet takich wielkich kół z tyłu, może walcze by były takie duże. Ale nie wiem, nie wiem. Może do Fynda na zapasówkę by pasowało. No, na pewno. Ty no, ale się śmiesz, ale może by pasowało. Bo tak z pomarańczową felgą to średnio by wyglądał ten. Czemu dwa byś przełożył to? O Boże, weź tam 2 przekręcaj potem. Tylko felga czy by pasowała jeszcze? No to kurde, będzie trzeba wszystko to zmierzyć. Zmierzyć, bo on zobaczy się rozmiar opon. Nie, no raczej będzie pasowała felga. No nie wiem. I czasami mi komputer na takie wysokie obroty wchodzi, a potem spada na takie normalne, nie? To chłodzi się. Nie wiem, może od tego gorąca mu tak fiksuje? Mój tam cichutko chodzi. On tu jest troszeczkę nowszy, nie? No dużo nie, no ale też ja tak dużo nie gram, nie jak ty. No jak to nie? Wczoraj poszedł, nie? I zostawił komputer na cały dzień włączony. No, ale tylko był włączony, praktycznie on był uśpiony. Bo ja sobie poszedł... Nie, tak to by cię stresa wywaliła, jakby był uśpiony. Bo mnie wywala zawsze, jak usypiam komputer, bo słyszę na słuchawkach, że ten... Że ten... I tak, to se z 9 ton tu se nasypie, znaczy 2 łyżki. Se nasypie, jak widzicie, telepie ładnie tutaj stereo, normalnie ta amortyzowana kabina to jest coś pięknego. Ej, Dobra. ty gdzieś pszenicę też siejesz? No pewnie, ja pszenicę będę siał. Bo Dużo ja rzepaków już w tym roku raczej też się. niedługo, ja będę miał na pewno 7 hektarów. Gdzie tam to nowe pole? Nie. Te dwa Te tu? dwa obok siebie, te długie. Aha. To ja sobie zasieję tamto obok. To 23. Tam często rzepak ostatnio był, więc jakaś płodozmian by można było zrobić. A tam chyba do góry to łubin zasieje. Ja tam raczej będę tam, to raczej nie wiem. Raczej jakieś żyto coś. A łubin zasieję na 59. Albo rzepak jeszcze zobaczę właśnie, bo... No tak mam rozplanowane, ale aż pól mi braknie normalnie, jakbym to miał wszystko rozplanować. Na 19 może sobie na słomę do siebie zasieję. Ty, ale jestem łeb, przecież jak ja sobie bym teraz na ozimę przecież żyto zasiał, nie? To przecież po tym życie jeszcze kiszonkę zdążę ten... kukurydzę na kiszonkę zdążę sobie zasiać. No. No to całe se tu żytem walnę. I jakąś tam część daną wykoszę sobie na... mów, na kiszonkę. A resztę sobie bym skosił, dajmy na ten, nie? Na ziarno, a potem. A ten. I na No kukurydzę to potem. etycznie tak, ale w farmingu to tak nieraz nie wychodzi. Czemu? Bo no nie no, w sumie wyjdzie, bo przyspieszysz czas, nie? No. No kurde, tak mi tu brakuje drzewa, nie? No Krzychu, co ty żeś tu narobił? Jak oglądasz to. To se posadź. No właśnie, chyba będę musiał kupić drzewo w sklepie, nie? Ale kto za to zapłaci? Ogólnie katar mnie męczy. No chyba się przeziębiłem w nocy, nie, bo okno zostawiłem otwarte.
O, pewno, w nocy się przeziębił, nie? A jak ja byłem 10 dni na obozie, to rano było 12 stopni, to No, nie Miki powiem, tam. jak wychodziłem ze śpiwora. No, to w śpiworze to jeszcze tam. I w czym? W tym, w kożuchu. Nie. Jak mają te eskimosy takie, te, to Miki te w takim namiocie spał takiego. O, na pewno. No, ty Miki, a może dzisiaj sam mleko sprzedam w sumie? Bo No można. i pewno wyjdzie 70 tysięcy. Może. Zaraz zobaczymy, ile jest litrów, to ci powiem. No, ale ładnie tutaj wszystko znajdzie, pięknie, o, pyk. I no, będzie 70. No To i ile? znowu. 140? Nie no, jest 80 tysięcy prawie litrów. No to nie będzie tyle, bo jest po 60 groszy chyba tutaj. Boże, ten tam jak liczy, ej. Ej, weź tam ten, utrzymanie będzie do ciebie trzeba policzyć. Bo nie pamiętam, jakie było. A to chyba ma zdjęcie, nie? Właśnie nie wiem, nie? Policzy się tam moment. Ale ten, no nie gadaj, że mi tego obornika tu nie starczy na to pole. No Jezu Chryste. A ogólnie ile minut? 20 minut. Dobra, to ludzie, jak dopóki ten obornik mi tu starczy na tym rozrzutniku, to będę rozrzucał i nagrywał, a jak mi się skończy, no to po prostu przestanę już nagrywać i ten, i sobie dowiozę poza odcinkiem tego obornika tutaj. Albo zresztą już zjadę z tą toną i ten, poza odcinkiem sobie dowiozę, także like, subskrypcja, komentarz i trzymajcie się do kolejnej. Na razie, cześć! Cześć.